Personalnie to jest zdecydowanie drużyna powyżej miejsca, które zajmują. Zmienili trenera. Zapraszamy kibiców, żeby zobaczyli, jak wygląda najwyższa drużyna w lidze, bo tych parametrów naprawdę mają sporo. Mają świetnego Wilsona Juniora, który ewidentnie przerasta tą ligę, jeśli chodzi o umiejętności. Jak tylko będzie w formie, to będzie to widać, chociaż my zrobimy wszystko, żeby w tej formie nie dać mu ujawnić. A rzeczywiście szykuje się ciężkie spotkanie. Wygrali ze Śląskiem, o mało nie wygrali na wyjeździe w Astorii, także naprawdę przyjeżdżają w dużo lepszych nastrojach niż pewnie jeszcze 3-4 tygodnie temu. To są naprawdę przeciwnikami silnymi. Tam szczególnie bardzo mi się podoba gra Maxa Egnera, który no jest niesamowitym zbierającym, jak na młodzieżowca. I ogólnie poziom jest bardzo wysoki. Myśmy trafili wtedy na nich w momencie, kiedy oni grali najlepszą koszykówkę w sezonie. Zawodnik, o którym powiedziałem, Amerykanin, dopiero co dołączył. A my z kolei byliśmy w kryzysie takim i mentalnym, i wewnętrznym, więc rzeczywiście nie chciałbym do tamtego meczu w ogóle wracać. I od kilku kolei gramy bardzo dobrze, bo z ostatnich 9 meczów wygraliśmy 7. Mamy pasę 4 z rzędu zwycięstw u siebie. Także ja w ogóle nie wracam do tamtego meczu. Tym bardziej mówię, że zmienił się trener. I tak naprawdę to jest zupełnie nowy zespół.